Kryspin Szcześniak po porażce z Legią Warszawa 1-3. Kryspin, czy Legia nas dzisiaj zaskoczyła tym, jak z nami zagrała? Bo mogliśmy spodziewać się, że gdzieś wyjdą wysoko, że to oni będą dominować w tej sferze rozgrywania piłki, a jednak większość czasu to my byliśmy przy piłce. Mam wrażenie, że zagraliśmy trochę inaczej niż zwykle. Tak, byli w średnim pressingu. Zostawili nam więcej miejsca do rozgrywania i czekali na nas w średnim. Myślę, że zaskoczyliśmy sami siebie tą słabą naszą grą, słabą dyspozycją dzisiaj. Zabrakło utrzymania się przy piłce, szczególnie po odzyskanych piłkach. To pierwsze podanie zazwyczaj było niedokładne. Legia się tym napędzała, kontratakowali nas i mieli z tego dużo pożytku. Jeżeli postaramy się znaleźć jakieś pozytywy jednak z tego meczu, to myślę, na pewno warto spojrzeć na ten intensywny początek. Dużo walki, dużo wślizgów. Było widać, że wyszliście bardzo zmotywowani na to spotkanie. Takie też było założenie, żeby właśnie te pierwsze minuty zagrać gdzieś tam na maksimum możliwości tych fizycznych, motorycznych? Tak, graliśmy u siebie, więc chcieliśmy od początku wyjść wysokim pressingiem, trochę przestraszyć Legię. Oni używali prostych środków na początku, grali długie piłki, czasami nam je oddawali za darmo, można tak powiedzieć, no ale koniec końców przegrywamy mecz. To taki trochę mecz w stylu my graliśmy, oni strzelali, no bo jeżeli spojrzymy na statystyki, więcej strzałów, większe posiadanie, nawet te legendarne XG, expected goals, też po naszej stronie. Czego twoim zdaniem zabrakło ostatecznie, żeby jednak no, na tej tablicy wyników ten ostateczny rezultat był inny? Tak jak mówiłem wcześniej, po odzyskaniu piłki, żeby ją utrzymać na spokojnie, czasami nawet przytrzymać, zagrać do tyłu, ale żeby ją kontrolować cały czas, staraliśmy się za każdym razem praktycznie pchać do przodu i powodowało to wiele strat. Myślisz, że to wypadek przy pracy? Teraz na nas czeka Zagłębie Lubin, później Śląsk Wrocław, więc dwa mecze z zespołami z Dolnego Śląska. Kluczem będzie wrócenie do tej wcześniejszej dyspozycji właśnie? Tak, na pewno przeanalizujemy jutro to spotkanie, wyciągniemy wnioski, na Zagłębie pojedziemy w 100% skoncentrowani po zwycięstwo.